Z radością świętujemy dziś naszą wolność. Owoc determinacji, która nigdy nie gaśnie w sercu Polki i Polaka. Mimo skomplikowanej natury naszej historii, naszego charakteru, polski naród niezmiennie wykazywał się wytrwałością. Przetrwał lata niewoli, zawsze walcząc z całych sił o swoją ojczyznę. Walcząc i zawsze w końcu zwyciężając. Bo jak mawiał Józef Piłsudski, jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają ze sobą następstw praktycznych. To właśnie momenty mobilizacji i czynu naszych obywateli sprawiają, że po mrocznych czasach zawsze nadchodzi jutrzenka wolności. Państwo, w tym wyjątkowym dniu, świątecznym dniu, cieszymy się bardzo serdecznie z waszej tak licznej obecności. Myślę, że dzisiaj na twarzach wszystkich naszych mieszkańców, ale także gości, bo serdecznie witamy także gości spoza miasta Opola, powinien gościć permanentny uśmiech. Drodzy Państwo, odwróćmy się do osoby, która siedzi po lewej, po prawej, czy stoi po lewej, po prawej. Przekażmy sobie szczery, prawdziwy, niepodległościowy uśmiech. Nie mogę pojąć, że w tych nowoczesnych czasach XXI wieku zdarza się jeszcze niedobra kawa i to, że młodzi panowie nie umieją wiązać krawata. Przez 30 kilometrów szło mi się tak lekko, jakby to był wolny trening. Zaczęło mi się nudzić, więc przyspieszyłem i poszedłem po swoje. Widać, jakie rzeczy można robić. Nie boję się powiedzieć, że to, co było na igrzyskach, było największą niespodzianką w historii polskiego sportu. W moich wyobrażeniach nie było czegoś takiego, że taka sytuacja może zaistnieć, że dostanę honorowe obywatelstwo miasta Opole, no wspaniałe wyróżnienie.